Co to? Turysta, żmija go gryzła. Uuu, to niedobrze. Gdzie pana ucięła? W palec. No to widzę, że nie w dupę, ale pytam, w jakim miejscu? Nad potokiem? Na łące. Na tym, jak to się nazywa, panie, na połoninie. Ledwo zacząłem śniadanie. Gdyby to było nad potokiem, to mógłby być padalec. No to wtedy po strachu, nie? Tak. Na pewno żmija? Na pewno. Zabiłem ją. Toś pan dwa głupstwa strzelił za jednym razem. No tak. Panowie, błagam, na pogotowie. Siadaj pan. Pierwsze primo, żeś pan namiot na połoninie rozbił. Przecie, słoneczko grzeje, zwierzątko lubi sobie łeb pogrzać na południowym stoku. Drugie primo, żeś pan ją zabił. Jadowitą żmiję. A jaka ma być? Nie jadowita. Już pan Bóg dobrze wiedział, dlaczego i po co ją zrobił. Jakbyśmy tu wytrzymali bez żmii? Panowie, róbcie coś. Może macie jakieś zastrzyki, surowice. Panie, to przed sezonem. To u nas nic nie ma, nie? To jedźmy gdzieś. Naprawdę w mojej sytuacji ja nie mogę słuchać, czym jest żmija. Rybnieski, wal pan do Borusiaka. Niech daje konie. Ale piorunem. Tak. No i widzisz pan, sam pan mówisz, że nie wie pan, co to jest żmija, a za kamień pan łapie i po łbie tłucz. Panie, błagam pana. A kto? Kto myszy w polu rąbie, co? A szczury, a krety? To mówię panu, u nas w Bieszczadach to żmije bardziej potrzebne niż turyści. To mówię panu wprost. No pokaż pan ten palec. Żonaty pan? Panie, dokąd pan mnie zawiezie? Może jakiś felczer gdzie blisko? Nawet niedaleko, ale niedawno byłem u niego z leśnikiem. Ja tam pana do złego człowieka nie zawiozę. Żona w namiocie? Nie, w domu. W domu? Aha. I pan tak sam w taki świat, że też się panu chciał. A w domu pewnie łazienka, ciepła wona, nie? Radyjko gra, płytki PCW, że aż miło boso pochodzi. Tak. A teraz ten pan zepsuje całą wolną sobotę. No panie kierowniku, to może kto inny pojedzie. Mnie wszystko jedno. Jak to kto inny? Co to znaczy wszystko jedno? Człowiekiem jestem, nie? Gawełek! Zmądrzałeś, widzę. Jedziesz. Jadę. Ma pan szczęście, panie Borusiak, że turystę żmija użarła. Inaczej nie zmarnowałby mi pan tego dnia. To tu będzie 6, 7 na jak 4 dajmy na to. No, na moje oko to waży pan dosyć, żeby te France przetrzymać. Tak, tak. Jad żmii trzeba na wagę ciała obliczać. Jo, malutki, jo. Dzieciak to by się przekopertnął od razu. A pan jeszcze ma przed sobą huk czas. Która godzina? 9. A, ósmej panu diabła. No to... do południa to jeszcze panu księdza nie potrzeba. Wio, maluśki, wio.